Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam po dwutygodniowej przerwie do oglądania nowości książkowych, czyli dzisiaj mamy otwieranki. Przed sobą mam dwa spore stosy nowych książek i gdy tak na nie patrzę, to widzę, że te książki, które niosą jakiś taki bardziej optymistyczny przekaz, występują tutaj w mniejszości. Ale jeżeli mnie już oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że u mnie zbyt dużo optymistycznych treści ku pokrzepieniu serc nie znajdziecie, ponieważ ja czytam taką literaturę, która mnie trochę musi przetarmosić, przeczołgać i dać mi do myślenia. Ale zaczynamy od tego, co prawdopodobnie będzie miłe, optymistyczne i niosące nadzieję. Spacerujący z książkami. Książka z piękną okładką, która w środku nie zawiera ilustracji. To powieść, która została zadedykowana księgarkom oraz księgarzom, którzy zapewniają nam wyjątkową strawę nawet w czasach kryzysu. I jest to powieść opowiadająca o Karlu Kolhoffie, który jest księgarzem z powołania. Człowiekiem, który kocha swój zawód, kocha książki, a także bardzo lubi swoich klientów. Lubi ich do tego stopnia, że codziennie wieczorem chodzi do ich domów i dostarcza im zamówione książki osobiście. Traktuje ich trochę jak przyjaciół, aczkolwiek o tych swoich klientach wie bardzo niewiele, ponieważ oni oczywiście, chociaż cenią swojego księgarza, nie wyobrażają sobie życia bez jego wizyt, chcą pozostać anonimowi i nie zwierzają mu się ze swoich problemów. I któregoś dnia do Karla dołącza mała dziewczynka, która razem z nim chodzi od domu do domu i roznosi książki. I wszystko się zmienia, kiedy Karl traci pracę. Wtedy ci anonimowi kupujący książki, anonimowi czytelnicy zaczynają przełamywać lody między nim a sobą i ruszają do pomocy. Także myślę, że jest to książka, która będzie niosła optymistyczny przekaz. Kolejna książka, która tutaj leży, skierowana jest do dzieci. Ale słyszałam już od dorosłych czytelników, że niesamowicie ich mi się podobała, niesamowicie porwała ich. Także myślę, że to nie tylko będzie książka dla samych dzieci. Dwa słowa. Co to za słowa? Słowa te to Bóg i człowiek. I one spotykają się podczas wieczornego spaceru po różnych hasłach w słowniku, ponieważ te dwa słowa mieszkają w starym, pożółkłym słowniku. I zaprzyjaźniają się ze sobą, po czym któregoś dnia umawiają się na wspólną wycieczkę rowerową pośród różnych haseł po stronach słownika. Człowiek i Bóg wyruszają rowerem i poznają różne słowa zawarte w słowniku. Są to słowa ważne i mniej ważne. I ta książka oczywiście jest ilustrowana, ale co bardzo mnie tutaj do niej pociąga, to słowniczek zapomnianych słów, który znajduje się na końcu. I wśród nich są takie słowa jak na przykład odwieczerz, albo niepomiernie, albo kumoter, facecja, fidrygałki i tak dalej. Myślę, że bardzo fajna książka to będzie dla wzbogacenia słownictwa, ale myślę, że i treść też będzie niesamowita. I przechodzimy teraz do tematów poważniejszych, tematów wojennych. Pierwsza z książek, myślę, zainteresować może nie tylko osoby, które lubią literaturę historyczną i lubią książki o II wojnie światowej. Już Wam mówię dlaczego. Tomasz Ześko bowiem nie jest historykiem. Jest to człowiek, który jako dziecko przeglądał bardzo często jednotomową encyklopedię PWN i tam często zatrzymywał się na stronie, na której znajdowało się to właśnie zdjęcie reprodukowane na okładce. Siłą wyciągnięci z bunkrów. Wszystkie sekrety pewnego zdjęcia z getta warszawskiego. To książka, którą napisał już jako osoba dorosła, znowu powracając do tej fotografii. Tym razem stara się on rozpoznać wszystkie osoby na niej się znajdujące, prześledzić ich losy przedwojenne, powojenne i
rozszyfrować wszystko, co na tym zdjęciu się działo. To zdjęcie zostało podpisane jako siłą wyciągnięci z bunkrów przez Jurgena Stropa, który tak właśnie je podpisał w swoim raporcie. I ten autor stara się, jak tylko może, udokumentować wszystko, czego się dowiedział i potwierdzić oczywiście te informacje w różnych aktach państwowych czy w różnych dokumentach rodzinnych przechowywanych przez rodziny, do których dotarł. Także myślę, że jest to książka, która może zaintrygować wiele osób, ponieważ tak naprawdę to jest fascynacja dziecka, która zostaje przekształcona na książkę, którą tutaj trzymamy, która zostaje podparta dowodami, która zostaje pociągnięta tak naprawdę na wyższy poziom. Mnie takie rzeczy naprawdę bardzo, bardzo imponują. I jeszcze mam tutaj dwie książki związane pośrednio z wojną i związane ze sobą. Pierwsza z nich to książka nieznanego mi pisarza, prawdopodobnie wy też go nie znacie. Getto jest we mnie, Santiago Amigorena. Tak wygląda, to nie jest zbyt wielka książka. Już wam mówię, Santiago. Wcześniej nazywał się Vincenty Rosenberg. Był to warszawski Żyd, który po wojnie polsko-bolszewickiej, w której brał udział, postanawia wyemigrować z Polski i przybywa do Argentyny. I dzieje się to już w 1928 roku. Tam poznaje kobietę, która jest córką żydowskich emigrantów spod Kijowa, bierze z nią ślub, mają dzieci, zakładają rodzinę. Ale kiedy wybucha wojna, do Vincentego napływają wiadomości bardzo niepokojące. Otóż jego matka i brat z rodziną zostają zamknięci w getcie. I ten mężczyzna uświadamia sobie, że nie jest w stanie absolutnie niczego zrobić, aby uchronić tę swoją ukochaną rodzinę przed śmiercią. I zamyka się w sobie, przestaje mówić. I ten pisarz, Santiago Amigorena, jest argentyńsko-francuskim pisarzem, scenarzystą, reżyserem, autorem kilku powieści autobiograficznych, a także jest kuzynem Martina Caparrosa. Martina Caparrosa, którego prawdopodobnie znacie z reportażu pod tytułem Głód. Ta książka była nominowana we Francji do wielu różnych ważnych, doniosłych nagród. I równocześnie z tą książką ukazała się inna, napisana właśnie przez wspomnianego Martina Caparrosa. Ta książka nazywa się Dziadkowie. I jako, że obaj panowie są kuzynami, ta książka dotyczy podobnych zdarzeń. Caparros zagłębia polskie i hiszpańskie korzenie swoich przodków. Opowiada o Rosenbergach z Chełmu i Warszawy, którzy doświadczyli antysemityzmu w latach 20. XX wieku, okrucieństw niemieckiej agresji na Rosję oraz Caparrosów z okolic Grenady, którzy musieli opuścić ojczyznę, uciekając przed reżimem generała Franco. Także zobaczcie, tutaj mamy książkę dwóch panów, którzy są ze sobą spokrewnieni i którzy napisali książki o swoich przodkach. Także ja je oczywiście będę czytała jedna po drugiej, ale nie wiem jeszcze od której zacznę, chociaż skłaniam się bardziej ku tej, Getto jest we mnie. I kolejna historia rodzinna, aczkolwiek to już historia bardziej współczesna, książka pod tytułem Matrioszka, napisana przez Martę Dzido. I ta książka to historia trzech pokoleń kobiet połączonych jednym wspólnym doświadczeniem. I jest to doświadczenie alkoholizmu w rodzinie. Tutaj na okładce dowiadujemy się, że takie samo cierpienie i takie same pomyłki, egzystencjalne, błędne koło wydarzeń dotyka trzech pokoleń kobiet w tej samej rodzinie. I ja się zastanawiam, czy którejś z nich, być może tej w trzecim pokoleniu, uda się wreszcie wyrwać z tego błędnego koła uzależnienia. Jest to książka bardzo nieduża, napisana sporą czcionką, napisana także w stylu hipertekstowej opowieści. I z tego też, co już czytałam w różnych recenzjach, jest bardzo poruszająca i dostaje bardzo duże noty od recenzentów. Nieśmiertelne życie Henriety Lacks. Zastanawiam się, czy bez szukania w Google wiecie, kim była Henrietta Lacks. Prawdopodobnie nie wiecie,
ponieważ ona miała pozostać anonimowa. Henrietta Lacks była czarnoskórą kobietą, która zmarła w wieku 31 lat na skutek raka szyjki macicy. I ta kobieta przed śmiercią była poddawana oczywiście różnorodnym badaniom i któregoś razu lekarze pobrali od niej komórki nowotworowe, nie pytając Henriety o zgodę. Ona nie wyrażała na to zgody, aczkolwiek nikt jej o to nie pytał, nawet pewnie nie wiedziała, że powinna się na to zgodzić. I te komórki nigdy nie obumarły, stały się podstawą rewolucji w medycynie i dały także początek wielomilionowym fortunom. Bliscy Henriety dowiedzieli się o tym wszystkim dopiero 20 lat później i ich życie wtedy odmieniło się na zawsze. I ten reportaż, o którym piszą nawet na okładce, CNN o nim powiedział, że jest to jedna z najistotniejszych książek dekady. Ona porusza takie tematy, jak to, czy ludzie powinni otrzymywać wynagrodzenie za swój genetyczny wkład w rozwój medycyny. Porusza także kwestie korzyści finansowych w nauce, ale prawdopodobnie nie udziela na nie jednoznacznej odpowiedzi. Taką odpowiedź każdy czytelnik będzie musiał udzielić sobie sam. Kolejna książka jest autorstwa Jennifer Wright. Być może już ją kojarzycie, ponieważ w Polsce ukazały się co najmniej dwie jej książki. Jedna z nich dotyczyła plag, co nas nie zabije, a druga dotyczyła różnych dziwnych związków. Ta tutaj nazywa się I że ci nie odpuszczę i podtytuł ma Najbardziej mordercze kobiety w historii. I no co tu dużo mówić, opowiada o najbardziej morderczych kobietach w historii. Prawdopodobnie trochę także z przymrużeniem oka, ponieważ ta autorka właśnie przyzwyczaiła mnie do tego, że pisze trochę prześmiewczo, dodaje różne zabawne lub mniej zabawne komentarze, czasami się zdarzają suchary, ale generalnie te jej książki, choć poruszają właśnie takie istotne tematy typu morderstwo, zarazy, plagi i tak dalej, czyta się bardzo miło i przyjemnie, chociaż one oczywiście oparte są na faktach. Tutaj do każdego rozdziału, z tego co widzę, są dosyć pokaźne przypisy, gdzie można sobie potwierdzić informacje, które zostały w nich zawarte. I ta książka tutaj odpowiada nam na takie pytanie między innymi, czy istniały samurajki, czyli kobiety samuraje. Jak przygotować skuteczną truciznę i jak najskuteczniej otruć męża? Dlaczego krwawa Mary była krwawą Mary? I kto był pierwszą seryjną morderczynią w dziejach? Z tego co widzę, te rozdziałiki są dosyć krótkie, i też mamy tutaj kolorowe rysunki ilustrujące każdy rozdział. Także myślę, że to może być lektura dość przyjemna, choć nieco makabryczna. I teraz książka, którą objęłam patronatem, ponieważ uwielbiam książki dla dzieci wydawnictwa Aesop. A tutaj mamy taką książeczkę, która przeznaczona jest dla dzieci tak od 8 roku życia wzwyż, pod tytułem O dziewczynie, która tęskniła i komandosie, który płakał. Jest to książka Magdaleny Markowskiej z ilustracjami Ani Jamrus. I o czym jest ta książka o tak długim i opisowym tytule? Otóż dziewczynką, która tęskniła, jest Marta, która ma 10 lat, jest Polką, ale od urodzenia mieszka w Anglii. I właśnie ma się przeprowadzić do Australii. Mama opowiada jej, że Australia to jest raj na ziemi. Natomiast dziewczynka absolutnie nie chce opuszczać swoich przyjaciół i nie chce opuszczać rodzinnego domu, swojej szkoły i tak dalej. No ale niestety, musi z tą mamą wyjechać do Australii. I tam poznaje Clinta. Clint, który również ma 10 lat, od urodzenia jest Australijczykiem i jest dziwny, jest inny. Nie za bardzo chcą się tam z nim bawić koledzy, ponieważ Clint najbardziej na świecie chciałby zostać komandosem. Dla niego liczy się tylko armia i szybko wraca zawsze po szkole do domu, żeby się zajmować swoim hobby. I te dzieci się ze sobą zaprzyjaźniają. Co z tego wyniknie? To się przekonamy, jak przeczytamy tę książkę. Jeszcze Wam pokażę ilustracje ze środka. Są czarno-białe.
czarno-białe ilustracje. Jesteśmy w połowie, także jeżeli chcecie, teraz czas na herbatkę i szybko wracajcie, bo będę mówić dalej, ponieważ mam flow na mówienie. Pod białym niebem. Natura przyszłości. To jest książka Elizabeth Colbert, która nam opowiada o przyszłości naszej planety. Pod białym niebem to książka, która jest poświęcona przyszłości natury, a raczej temu, co z tej natury zostało po dziesięcioleciach czy nawet setkach lat niszczenia jej przez ludzi, którzy wmówili sobie, że są władcami całej przyrody, całej natury, całej Ziemi i mogą z nią robić, co tylko zechcą. Teraz, jak wiemy, zbieramy żniwa takiego postępowania, takiego toku myślenia, ale ta autorka, jako jedna z nielicznych, nie ma dla nas jednoznacznie pesymistycznej wizji przyszłości świata. Ona mówi, że jeszcze jest czas na to, żeby ratować Ziemię. Czy próby naprawienia wyrządzonych szkód, a więc dalszej regulacji natury, cokolwiek jeszcze zmienią? I ona mówi, że tak, aczkolwiek obawia się jednego. Wszelkie próby poprawienia jakości życia na Ziemi są oczywiście uzależnione od decyzji politycznych. I teraz można mieć nadzieję, że będą one podejmowane sprawiedliwie, z myślą zarówno o ludziach obecnie żyjących, jak i o przyszłych pokoleniach. Jestem bardzo ciekawa tej niewielkiej książki, ponieważ jak sami prawdopodobnie wiecie, wszędzie jesteśmy bombardowani bardzo pesymistyczną wizją przyszłości świata. Przyszłości, która ma nadejść naprawdę jeszcze za naszego życia, że my jeszcze będziemy się zmagać z bardzo poważnymi konsekwencjami niszczenia przyrody i natury. I jestem bardzo ciekawa, co skłoniło tę autorkę do tego, aby jednak dać nam trochę nadziei. I kolejna książka, która no też jest o przyszłości naszego świata, ale o przyszłości w sensie młodzieży. Żyletkę zawsze noszę przy sobie. Zobaczcie, jaki wstrząsający jest ten tytuł. Jest to książka Małgorzaty Gołoty, która reklamowana jest tutaj na okładce przez Pawła Łęckiego, znanego nauczyciela, jako lektura obowiązkowa, ważniejsza od wszystkich lektur z podstawy programowej języka polskiego. Ta książka opiera się na wywiadach z młodymi ludźmi, którzy między innymi zmagają się z depresją. To ludzie, którzy skłaniają się na przykład ku próbom samobójczym, którym nieobce są samookaleczenia. To są dzieci bardzo często niezrozumiane przez innych. Dzieci, które uważają, że zawiodły swoich rodziców, zawiodły nauczycieli, zawiodły przyjaciół. Dzieci, które zmagają się ze wstydem, boją się, że o ich chorobie dowiedzą się inni. I ta książka uzupełniona jest także wywiadami między innymi z Brunonem Hołystem, który jest profesorem nauk prawniczych oraz przede wszystkim suicydologiem, który opowiada właśnie o tym, jak pomóc i co możemy zrobić. Dlaczego ta książka dla mnie jest tak przejmująca? Otóż ja spędzam z młodymi ludźmi, z nastolatkami w wieku od 14 do 19 lat większość swoich dni. Prawdopodobnie z niektórymi z nich spędzam więcej czasu niż ich rodzice. I oni mi się jawią jako dość beztroscy. Oni nie pokazują swojej drugiej twarzy. Oni zakładają maski, przychodząc do szkoły. I ostatnio kilkakrotnie przekonałam się o tym, że pod tą maską takiej beztroski kryją się bardzo głębokie przemyślenia dotyczące sensu życia oraz ich miejsca w świecie. Więc ja wiem, że ta książka, którą tutaj mam przy sobie, to jest właśnie to drugie oblicze młodzieży, której młodzież najczęściej nie okazuje publicznie. I kolejna książka, która dotyczy ważnych problemów, Kanska, czyli Miłość na Wyspach Owczych Urszuli Klaszek. Wyspy Owcze to niewielki archipelag znajdujący się pomiędzy Islandią a Szkocją.
Jest to kraj, który zamieszkuje bardzo niewiele osób, 54 tysiące. To jest cała populacja Wysp Owczych. I Urszula Hylaszek, ona nie pisze reportażu o przyrodzie, naturze tych wysp. To jest reportaż o ludziach tam zamieszkujących. Reportaż poświęcony temu, jak mało tolerancyjne to społeczeństwo było jeszcze kilkadziesiąt lat temu i jak bardzo zmieniło się w ostatnich latach. I tutaj na okładce mamy przykład jednej z kobiet, która opuściła Wyspy Owcze, kiedy odkryła, że jest lesbijką. I chciała uciec od rodziny, chciała uciec od tego nieprzychylnego otoczenia, czyli nie tylko rodziny, ale w ogóle różnych bliskich i przyjaciół, ponieważ na przykład wówczas w gazetach pisano, że AIDS jest karą dla homoseksualistów za to, że się źle prowadzą. I teraz po latach wróciła na Wyspy Owcze i odkryła, że tam bardzo dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o mentalność. Jest to książka o właśnie różnych takich tajemnicach pogrzebanych pod dywanem, kryjących się w szafach małych społeczności, gdzie tak naprawdę wszyscy chcieliby, żeby i im, i pozostałym było dobrze, ale jakiekolwiek odchylenie się od z góry narzuconej normy jest uznawane za grzech nie do przebaczenia i taka osoba albo jest pariasem, albo musi uciekać z tego środowiska, jeżeli chce żyć godnie. Także ten reportaż może być bardzo, bardzo ciekawy. Zresztą podobno napisany jest z dużą swadą i tak w literacki sposób. Ilustrowany też jest zdjęciami z Wysp Owczych. Także jeżeli ktoś interesuje się też tym, jak wygląda tam, jak wygląda krajobraz, to myślę, że też coś znajdzie dla siebie w tej książce. I zostając przy temacie właśnie osób nieheteronormatywnych czy niebinarnych, mamy tutaj książkę Śmierć Viveka Ojego. Napisała to tę książkę Agweke Emezi, urodzona w 1987 roku w nigeryjskim mieście, osoba niebinarna, czyli nie taka, która nie identyfikuje się jednoznacznie z jedną płcią. I ta osoba mieszka teraz w Stanach Zjednoczonych i właśnie jej książki dotyczą tego, jak być osobą niebinarną w takich nieprzychylnych środowiskach. Ta powieść, tak jak mówią, powinna nam się kojarzyć z kroniką niezapowiedzianej śmierci Marqueza, gdyż od początku wiadomo, że ten tytułowy Vivek nie żyje. Ale co właściwie doprowadziło do śmierci tego człowieka? Ta książka opowiada o nigeryjskiej prowincji, o kraju, gdzie mamy bardzo silny patriarchat, gdzie osoby, które są nieheteronormatywne, nie mają tak naprawdę racji istnienia, są nawet mordowane. Absolutnie zakazana jest tam jakakolwiek autoekspresja, miłosne spełnienie. I taki człowiek, który jest inny, no ma tam generalnie bardzo pod górkę, ma po prostu przechlapane w życiu. I ta książka stała się bardzo, bardzo popularna i stała się takim głosem takich osób, które są nieakceptowane w swoich środowiskach. Teraz jeszcze mamy dwie książki, które można by nazwać biograficznymi. Pierwsza z nich, W środku jesteśmy baśnią. Jest to książka Wiesława Myśliwskiego, która nie jest powieścią. Ja wiem, że Myśliwski przyzwyczaił nas do tego, że pisze powieści, chociaż pisze ich stanowczo za mało i stanowczo za rzadko wydaje. Jeżeli ktoś czytał którąkolwiek z powieści Myśliwskiego, to wie, o czym mówię. Ta książka natomiast jest złożona z wywiadów, które autor udzielił na przestrzeni wielu lat różnym dziennikarzom oraz różnych mów, które wygłosił przy okazji jakichś tam, nie wiem, wręczenia nagród na przykład. Także książka przepełniona
mądrością Wiesława Myśliwskiego, która do mnie bardzo, bardzo przemawia. Do mnie bardzo przemawia to, co Wiesław Myśliwski mówi o człowieku i o wartościach. I ostatnia z książek, które na dzisiaj zaplanowałam, że Wam pokażę, to już taka typowa biografia. Pierwsza na rynku biografia profesora Jerzego Wetulaniego. Profesor Jerzy Wetulani był znanym neurobiologiem, wybitnym neurobiologiem, który pchnął polską naukę naprawdę bardzo do przodu, ale jednocześnie był osobą dość kontrowersyjną. Był ateistą, był prowokatorem, był zwolennikiem legalizacji leczniczej marihuany, stał zawsze za kobietami, za środowiskami odrzucanymi, czyli środowiskami na przykład LGBT+. Profesor Wetulani zginął w bezsensowny sposób, został potrącony na przejściu dla pieszych przez samochód i już nie wybudził się ze śpiączki i po paru dniach czy tygodniach umarł. I to jest biografia tego człowieka, którego uwielbiali studenci, który był cytowany przez świat naukowy. Był także krytykowany przez wielu przeciwników. Był postacią bardzo kontrowersyjną. I tutaj mamy biografię Piękny umysł, dzikie serce, napisaną przez Katarzynę Kubisiewską. Ja na pewno będę czytać. Zresztą widziałam, że pojawił się audiobook, więc biorąc pod uwagę, że materiału fotograficznego nie ma tutaj aż tak bardzo dużo i on nie jest taki bardzo istotny, to prawdopodobnie sięgnę sobie po audiobook. I to wszystkie książki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać, aczkolwiek nie wszystkie nowości, które ukażą się w najbliższych tygodniach, czy też ukazały się w ostatnich tygodniach. Powiedzcie, czy coś Was zainteresowało, czy może już coś czytaliście i koniecznie polecacie mi, że mam zacząć od tego czytanie. A ja zapraszam Was na kolejne filmy, które już nie będą obfierankami, lecz obgadankami, ponieważ mam do omówienia kilka super książek z wydawnictwa poznańskiego i to będzie za tydzień. A teraz pa, 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 do zobaczenia.